Mroźny poranek i dużo słońca, tak było dziś, a jutro dość podobnie. Justyna Janus-Konarska, witam Państwa i zapraszam na szczegóły. Jutro pogodę w Polsce kształtować będzie skraj wyżu z centrum nad Rumunią i Bułgarią, z południowego zachodu, z nad południowej Francji i Włoch dotrze cieplejsze powietrze. I na termometrach zobaczymy od 7 do 14 stopni. Chłodniej będzie na przedgórzu Karpat, 4-6 stopni, a w Legnicy, tak jak widzimy, nawet 14 kresek ciepła. A teraz już Dolny Śląsk. Noc będzie pogodna i bez opadów, ale wietrzna. Na nizinach wiatr powieje z prędkością do 80, a w Sudetach do 100 km na godzinę. Temperatura od minus 2 do plus 2 stopni. Poniedziałkowy poranek pełen słońca z dodatkiem niegroźnych chmur. Po południu ciąg dalszy ładnej pogody z mocniejszym wiatrem, ale będzie cieplej. Od 8 stopni w Wałbrzychu do 14 w Legnicy. Ciśnienie będzie się wahać, w południe wyniesie 1010 hektopaskali. Wiatr południowy i południowo-zachodni umiarkowany do słabego, okresami porywisty, a biometr i warunki na drogach dobre. Tydzień zapowiada się bardzo ciepło, nawet 17-18 stopni. A do tego raz słońce, raz wiosenny deszcz, ale na horyzoncie widać też kolejną zmianę, weekendowe ochłodzenie i maksymalnie 5-6 stopni. Na termometrach czekają nas więc typowo wiosenne pogodowe zawirowania. Do zobaczenia!